O, witajcie. Pozwólcie, że opowiem wam moją historię. Nie tak dawno temu odkryłem, że znajduję się w dość nieciekawej sytuacji. Otóż, gdy byłem świeżo po studiach, uświadomiłem sobie, że życie wcale nie jest tak piękne, jak mi wmawiano. Moja sytuacja materialna szybko obdarła mnie z szlachetnej koncepcji ruszenia w świat, o której prawiły kino i telewizja. Nauki pobierane na studiach, choć szerokie, niezwykle inspirujące, nie zdołały wspomóc mnie w starciu z rynkiem pracy, który okazał się być niezwykle wybredny. Stanąłem przed sytuacją, z którą spotyka się wielu. Ciężka, niewdzięczna praca, której tak da najwyżej marne perspektywy na jasną przyszłość lub bezrobocie. Niezbyt ciekawe, co nie? Los jednak miał inny plan. Tonąc w bagnie bezrobocia, trafiłem do urzędu pracy. Miejsca o niewdzięcznej sławie. Miejsca, które było pierwszym krokiem mojej podróży. Spotkałem się z doradcą zawodowym. Przez sympatyczną panią, która wskazała mi mój kolejny ruch. Tak też trafiłem do Nory, nowatorskiego ośrodku rozwoju artystycznego, stowarzyszenia w moich rodzinnych Bartoszycach, stowarzyszenia, którego celem jest pomoc młodym ludziom w odnalezieniu nowych perspektyw i osiągnięciu ich marzeń. Nora w tym czasie prowadziła projekt Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej. Projekt skierowany do młodych ludzi bez pracy i często bez perspektyw. Zupełnie jakby był skierowany do mnie. Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej był, muszę przyznać, genialnym pomysłem ze strony Nory. W klubie przeprowadzone były zajęcia z wielu dziedzin, od artystycznych kursów tańca czy fotografii, przez przyjacielskie potyczki sportowe, aż do organizowania spotkań z różnymi doradcami, by móc lepiej sobie poradzić w życiu, zarówno zawodowym, jak i osobistym. Dzięki Norze i ich kontaktom natrafiłem na drugą szansę. Stowarzyszenie Elbląg Europa wybrało mnie do ich projektu wymiany młodzieżowej. I tak odwiedziłem Grecję i jedną z jej wspaniałych wysp, Kefalonię. Nie sądziłem, że dyskusje o ekologii mogły być tak inspirujące. Dzięki nim dostałem szansę przekonania się na własną rękę o ogromie wydarzeń i szans pojawiających się dookoła. Europejskie projekty kierowane do młodzieży z rozmaitych krajów. Projekty poruszające liczne tematy, problemy, ale i zarazem projekty, które pomagają zobaczyć i zrozumieć, że świat jest o wiele większy niż mój dom, osiedle czy moje miasto. Dzięki nowym kontaktom i przyjaciołom dostrzegłem kolejną szansę. Prężnie działające stowarzyszenie Sempre Avanti z Wrocławia, którego głównym celem jest pomaganie młodzieży oraz szerzenie zrozumienia, że wszyscy, niezależnie od kraju, jesteśmy wspólnotą. Sempre Avanti poszukiwało ochotników do wolontariatu. Stowarzyszenie to, we współpracy z międzynarodowymi partnerami, zorganizowało projekt wolontariatu w Chinach. Poszukiwali nauczycieli języka angielskiego. I skoro takie też było moje wykształcenie, to jak mogłem odmówić? Czekało mnie szkolenie przed wyjazdem, seria szczepień oraz organizowanie wizy. Na przygotowania do wyjazdu miałem niewiele czasu. Pośpiech może szkodzić, chociaż z drugiej strony daje niewiele czasu na wątpliwości. Podróż do Chin była zdecydowanie najbardziej niezwykłą podróżą w moim życiu. Ponad 30 godzin w drodze, blisko 10 tysięcy kilometrów, odwiedziłem takie miasta jak Warszawa, Moskwa, Pekin. Wiele godzin wyśmienitej zabawy. Poza ogromnym stresem, pamiętam tylko, że w drodze do Pekinu siedziałem koło kilkuletniego dziecka, które postanowiło przespać się w samolocie. Sęk w tym, że miało problem ze znalezieniem wygodnej pozycji. Więc przez kilka kolejnych godzin jego nogi krążyły po wszystkich pobliskich fotelach. Dobrze wspominam tę podróż, nawet pomimo momentu, gdy na moim ramieniu leżało jedno z zagubionych stóp.
pierwszy tydzień odbywało się szkolenie w Pekinie, którego celem było zapoznanie nas z naszymi obowiązkami i prawami oraz by pomóc nam zaadaptować się i przeżyć łagodniej szok kulturowy. Wydawać by się mogło, że nie jest to tak straszne przeniesienie się do innego kraju i mieszkanie tam. Jednak prawda jest inna. Jest to niezwykle wymagający proces. W końcu wysłany zostałem na południe Chin, do miasta o nazwie Jinghong, regionu opanowanego przez drzewa kauczukowej plantacji bananów. Wspaniały, tropikalny raj, pełen rolników i farmerów. Miejsce to znajduje się zaledwie parędziesiąt kilometrów od granicy z Tajlandią, co wyrażane jest niesamowitą mieszanką kulturową. Wspaniałe ogrody botaniczne, zaskakujące potrawy, znajome, acz jednak obce widoki. Jinghong to miasto nastawione na turystów. Z piękną rzeką Mekong płynącą przez jego środek znajduje się w nim ogrom restauracji, barów czy lokali karaoke. Ludzie w tym mieście są niezwykle przyjaźni, ale przede wszystkim są niezwykle odprężeni. Życie tam wydaje się płynąć wolniej. Pomimo zabiegania i wielu obowiązków, potrafili oni zwolnić, odprężyć się, po prostu cieszyć życiem. Zamieszkałem w szkole, w której miałem uczyć, we wspaniałym ośrodku skupionym na przyuczeniu młodzieży do przyszłej pracy. Moja nieznajomość języka chińskiego wcale nie była aż tak wielką przeszkodą, jak mogłoby się wydawać. Jednak bez przeszkód się nie obeszłam. Moja pierwsza klasa miała zaledwie 67 uczniów. Wszyscy w wieku od 15 do 17 lat. Każdy z Was, kto zna nastolatka w tym wieku, zapewne domyśla się, ile było zabaw w naszych lekcjach. Moja druga klasa była klasą lotniczą, czyli oprócz standardowych przedmiotów mieli także zajęcia specjalistyczne, przygotowujące ich do pracy stewarda i stewardesy. Z okazji apelów szkolnych zakładali specjalne mundury przygotowane im przez szkołę. Z innymi wolontariuszami prowadziliśmy także rozmaite zajęcia dodatkowe, tak jak śpiewanie czy granie w gry i zabawy na dworze w ramach lekcji WF-u. Byliśmy zapraszani na wszelkie wydarzenia w szkole, jak i poza szkołą, w których dyskutowaliśmy z nauczycielami o różnicach w naszych systemach edukacji czy różnych sposobach i metodach nauczania. Poza lekcjami i szkołą wolontariat dał mi znacznie więcej. Poznałem nowych, wspaniałych ludzi, którzy pokazali mi przecudne miejsca, ale przede wszystkim przeżyłem niezwykłą przygodę, której szczegółów nie zapomnę do końca życia. Do tej pory pamiętam, jak znajomi mówili mi, że nie warto iść za wolontariusza. Jeśli nie płacą, to nie ma sensu. Teraz mogę z całą pewnością stwierdzić, że wolontariat, w tym europejskie programy wolontariatu, dają więcej niż jakakolwiek możliwa pensja. Kończąc, dodam, że jeśli zobaczysz gdzieś ogłoszenie, bądź usłyszysz ofertę zawierającą magiczne litery WS, zgłoś się. Naprawdę warto.